Szkic ołówkowy wystarczy, że będzie się składał z kilku kresek. Pierwszą decyzją jest usytuowanie linii horyzontu. Następnie trzeba naszkicować motyw, ową kapliczkę, która będzie tutaj głównym tematem obrazka. Wystarczy ją naszkicować w paru kreskach. Nie trzeba specjalnie dbać, tak jak mówiłem, o precyzję rysunku i o jego dokładność. Nie trzeba specjalnie przejmować się podobieństwem do tego, co się widzi na zdjęciu. Jeżeli ktoś nie ma wprawy w rysowaniu, to oczywiście warto wykonać wcześniej więcej tego typu szkiców, ale tak jak mówię, nie trzeba tu specjalnie o prawdę dbać. Szkicowanie generalnie troszeczkę zawsze czasu zajmuje. O. Natomiast tak jak mówiłem, rysunek nie musi być specjalnie wierny oryginałowi, nie musi być specjalnie precyzyjny. O. Mniej więcej ten stopień precyzji wystarczy. Kapliczka składa się z części cokołowej, z właściwego, z części głównej, która tutaj, jak widać, jest podzielona na mniej więcej w połowie. Tutaj górna część jest ażurowa i tam w środku może się mieścić jakaś figurka, ale oczywiście niekoniecznie może ona być widoczna. Na górze warto umieścić krzyżyk, co pokaże, że jest to właśnie kapliczka i nada odpowiedni charakter, ale oczywiście obowiązku nie ma. Warto zastanowić się nad otoczeniem kapliczki, nad jakąś zielenią. Zieleń będzie rysowana bardzo prosto za pomocą plamy, tak więc nie trzeba tutaj specjalnie zastanawiać się nad jakąś architekturą krzaków, które tam miałyby się pojawić. Można umieścić dla uzupełnienia tutaj kompozycji jakąś zieleń wysoką, jakąś grupę drzew, które również można potraktować bardziej schematycznie, bardziej w uproszczeniu. O. I tego typu szkic właściwie już wystarczy i można teraz przejść do dalszych działań.